Ona jest tą, która prorokuje w szczególny sposób jako ta największa prorokini, wołająca o miłosierdzie Boże, wołająca o tych, którzy razem z nią będą wstawiać się u Boga, o to, aby miłosierdzie wygrało ze sprawiedliwością. Jak wiecie, Bóg posyła równocześnie proroków sądu i proroków miłosierdzia. Bo w Bogu nie ma sprzeczności. Sprawiedliwość jest doskonała i miłosierdzie jest doskonałe. Ale Bóg pragnie, aby miłosierdzie wygrało ze sprawiedliwością. Każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy grzech przynosi skutek i konsekwencje. Gniew Boga nie jest gniewem człowieka. Gniew Boga to cierpienie Boże związane z wolną wolą, którą dał człowiekowi. W tym oto znaczeniu, że Bóg cierpi, widząc, że wybieramy zło, bo wie, jakie będą skutki i konsekwencje tego zła, które obróci się przeciwko nam. I to, co nazywamy karą Bożą, to, co nazywamy gniewem Bożym, to, co nazywamy sądem Bożym, jest dopuszczeniem, aby skutki i konsekwencje naszych grzechów obróciły się przeciwko nam. Nie po to, aby nas zniszczyć, ale po to, żebyśmy na sobie doświadczyli, jak straszne jest odejście od Bożych przykazań. I Bóg wtedy, kiedy dotyka nas to, co nazywamy karą, gniewem, sądem, On wtedy bardzo, bardzo cierpi. Gniew Boga i gniew człowieka to nie jest to samo, bracia. I On posyła równocześnie proroków miłosierdzia, którzy wołają o oddanie siebie, złożenie siebie w ofierze na wzór Jezusa Chrystusa, aby wstawić się, aby jakby na siebie przyjąć skutki i konsekwencje grzechu, by miłosierdzie Boże, widząc ofiarnika, wygrało ze sprawiedliwością. I po to jesteśmy w każdym mieście Polski, aby wstawiać się za miasto, tak jak wstawiał się Abraham, tak jak wstawiał się Mojżesz, jak wstawiali się bohaterowie biblijni, jak wstawiało się mnóstwo świętych Boga za grzeszników, z których my jesteśmy pierwsi. Nie wywyższamy się w żaden sposób, ale uświadamiamy sobie to wołanie Maryi: pomóżcie mi, aby Boże miłosierdzie wygrało. Pomóżcie mi. Kochani moi, rozpoczynamy święty różaniec. To modlitwa dana w autorytecie Królestwa Bożego, aby zwyciężyć każdy rodzaj zła, aby zmiażdżyć szatana. Różaniec nie jest większy, nie jest silniejszy niż sakramenty święte, niż Eucharystia. Dlatego różaniec prowadzi nas do Eucharystii, którą będziemy przeżywać jako centrum wydarzenia dzisiejszego. Ale różaniec odmówiony z wiarą ma potężną moc. I dlatego prosimy Ciebie, o Maryjo, Ty, która miażdżysz głowę węża, Ty, którą Bóg posłał, aby uratować tą biedną ludzkość przed samozniszczeniem. Prosimy Cię za miasto Rzeszów. Prosimy Cię nade wszystko za księdza biskupa, za kapłanów, za całe duchowieństwo Rzeszowa. Maryjo, chroń ich w swoim sercu niepokalanym. Maryjo, nie pozwól, aby żadne zło nie miało zwycięstwa w ich sercach. Maryjo, uczyń ich niewidzialnymi dla zła.
okryj ich swoim płaszczem. Niech zły duch ich nie widzi. Niech Boże Królestwo rozwija się potężnie w Rzeszowie. Niech wstawiennictwo księży biskupów, wspaniałych kapłanów tej diecezji wyprasza szczególne łaski dla całej diecezji, dla tego miasta. Oddajemy Ci, Maryjo, władze świeckie, te, które już są, te, które będą, wszystkich, którzy będą współpracować z władzami świeckimi Rzeszowa, aby w szczególny sposób rozszerzali Boże Królestwo, aby dekalog, aby przykazanie miłości Boga i bliźniego było wyznacznikiem wszystkich decyzji, które będą dokonywać się w ich sercach, w ich obradach, w ich ustawach. Prosimy Cię, Maryjo, za rodziny Rzeszowa, rodziny całej diecezji. Dzisiaj walka tak bardzo toczy się o każdą rodzinę, o każde małżeństwo. Tak jak kardynał Caffara powiedział po rozmowie z siostrą Lucją, która powiedziała mu, że ostateczna walka między Bogiem a szatanem rozegra się o rodzinę. Oddajemy Ci, Maryjo, rodzinę Rzeszowa. Oddajemy Ci te rodziny, które pięknie rozwijają się w Bożej miłości, która przebacza, która nie pamięta złego, która nie cieszy się z niesprawiedliwości, która żyje nadzieją. Ale oddajemy Ci też te rodziny, które są w rozsypce, gdzie się wali dom życia rodzinnego, gdzie rujnuje się dzisiaj małżeństwo. Oddajemy Ci te rodziny, Maryjo, w tej modlitwie różańcowej, błagając, prosząc, abyś je uratowała. Matko pięknej miłości, ratuj rodziny, które dzisiaj się rozpadają na naszych oczach, tu w Rzeszowie. Ratuj te małżeństwa. Ratuj, Maryjo, Matko pięknej miłości. W szczególny sposób oddajemy Ci młodzież i dzieci. Kwiat Rzeszowa, nadzieja Rzeszowa. Maryjo, nie pozwól, aby demon zdeprawował ich serca, aby demon zdeprawował ich duszę. Prosimy Cię, o Maryjo, Matko rodziny, Matko młodzieży, Matko tych dzieci. Proszę Cię, w imieniu nas wszystkich, nie pozwól, aby żadne z tych dzieci zginęło. Nie pozwól. Oddajemy Ci, Maryjo, wszystkie trudne sytuacje tego miasta. Oddajemy Ci to wszystko, co będzie działo się w bliższej, w dalszej przyszłości, o czym my nie wiemy, ale Bóg wie. Dlatego teraz już oddajemy Tobie przyszłość tego miasta, przyszłość tego, co będzie działo się w tym mieście. Oddajemy Ci bez lęku, bo tam, gdzie Ty królujesz, nie ma już miejsca na lęk. Maryjo, zawierzamy Tobie całe miasto. Zawierzamy Tobie wszystko to, nad czym Rzeszów nie panuje, abyś Ty jako królowa przyszła i zapanowała nad tym wszystkim, nad czym my nie panujemy.